Kiedy dziadunio mróz tańcząc smutno iskrzy na szybie paproci znak i nie wiesz na pewno dziś czy jutro nostalgii głodny zerwie się ptak i chociaż starszy będzie inny pejzaż co w sercu tlić się zaczyna a w nim brzozowy tłumi łubiny różowe perły z metelina na strunach leszczyn kancone tkała w rosyjanczarach pajęcza nić wtedy w przejrzystej duszy ci grała szeptanka serca tu być tak jak pachole byłeś niewinny, bo jakaż może dziecka być wina, kiedyś stopami zdeptał łubiny, goniąc motyle z metelina. Płynęły, a krew nie woda, serca poczęły w duecie bić. Czy to polany była uroda, że chciałeś o niej na jawie śnić? Wtedy uśmiechem tamtej dziewczyny upojon błogo jak czarownina chciwie zbliżałeś do warg łubiny niczym rubiny ust z metelina. Kiedy zmęczone wędrówką nogi nad nową życia przywiodą toń, bo przecież wszystkie kres mają drogi, bo przecież każda siwieje skroń. Zostaną może wiersze, a z nimi zegar, co w pulsie czasu zatrzymał. Nad tobą szemrać będą łubiny, śpiewanki ciche z metelina. Zostaną może wiersze, a z nimi zegar, co w pulsie czasu zatrzymał. Nad tobą szemrać będą łubiny, śpiewanki ciche z metelina. Piosenką Teatru Piosenki Młyn, Łubiny z Metelina, w wykonaniu Andrzeja Pakuły rozpoczynam nasze 585. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. To piękne wykonanie piosenki Łubiny z Metelina przez Andrzeja Pakułę. Jest to też refleksja nad upływającym czasem. Czasem, który zabiera z naszego otoczenia tych, którzy zasłużyli się naszemu krajowi. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym mieście pod pomnikiem żołnierza
państwa podziemnego odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przez przedstawicieli władz oraz delegacji służb mundurowych, kombatantów oraz szkół. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej 2 Pułku Rozpoznawczego. W drugiej części naszej audycji zapraszam do wysłuchania archiwalnego nagrania występu zespołu Lechici na 19. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, Hrubieszów 2014. Zapraszam teraz do wysłuchania obszernej relacji z uroczystości pod pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego na Hrubieszowskim Rynku. Dzisiaj w dniu 1 marca na Hrubieszowskim Deptaku przed pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych. Święto ustanowione dekretem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego już 10. raz obchodzimy w Hrubieszowie tą uroczystość. Jest już Kompania Honorowa 2 Pułku Rozpoznawczego. Przed pomnikiem trzymają wartę żołnierze Hrubieszowskiego Pułku. W tym trudnym okresie pandemii jest to pierwsza taka uroczystość z udziałem żołnierzy. Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Żołnierze są w maseczkach. Tak samo również delegacje, które będą składać kwiaty. Oczekujemy na panią burmistrz oraz na kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej, ojca Wiktoryna Krysę. W uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego biorą udział poczty sztandarowe Służby Więziennej, kombatantów, szkół, są przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji Państwowej i Wojska Polskiego. Witam Państwa na uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program uroczystości przedstawia się następująco. Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, wystąpienie burmistrza miasta Hrubieszowa, modlitwa za żołnierzy wyklętych, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego ziemi hrubieszowskiej, msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej.
Kompania, baczność! Kompania, spoczyn! Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Chrubieszowa, panią Martę Majewską. Czcigodni księża, przedstawiciele organizacji kombatanckich, panie dowódco i żołnierze asysty honorowej, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych, poczty sztandarowe, mieszkańcy Chrubieszowa, szanowni zebrani. Jak co roku spotykamy się 1 marca, aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto upamiętniające bohaterską walkę żołnierzy niepodległościowego podziemia, która miała formę antykomunistycznego powstania. Polscy patrioci zostali wyklęci przez władze komunistyczne, które przedstawiały ich jako zdrajców oraz wrogów narodu i państwa polskiego, chcąc zatrzeć lub wypaczyć pamięć o naszych narodowych bohaterach. Historycy określają ich także mianem żołnierzy niezłomnych, podkreślając ich wytrwałość, wierność zasadom, aktywność i przeciwstawianie się narzuconemu siłą ustrojowi komunistycznemu oraz trwanie na posterunku wbrew wszelkim okolicznościom. Z inicjatywą upamiętnienia żołnierzy patriotycznego podziemia wystąpiły organizacje kombatackie, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, skupione wokół porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Sejm w 2011 roku, dla oddania hołdu bohaterskim żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległości oraz prawa do urzeczywistniania demokratycznych dążeń narodu polskiego z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej okupacji oraz narzuconemu siłą ustrojowi komunistycznemu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono 1 marca w celu upamiętnienia wykonania tego dnia w 1951 roku wyroków śmierci na członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatnich ogólnokrajowych koordynatorach walki z sowiecką okupacją: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Niezłomni patrioci padali ofiarą represji i morderstw sądowych, czego najlepszym przykładem jest rotmistrz Witold Pilecki, bohater II wojny światowej, na którym wykonano wyrok śmierci 28 maja 1948 roku strzałem w tył głowy. Liczebność zbrojnego podziemia stawiającego opór sowietyzacji Polski, podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu i toczącego walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa historycy szacują na 100 kilkadziesiąt tysięcy osób. W walkach życie straciło około 15 tysięcy naszych rodaków, w tym około 7 tysięcy członków podziemia. Dzisiejsze święto uzupełnia katalog świąt i dni pamięci upowszechniających tradycję walk o wolną Polskę. Jest wyrazem naszego hołdu i wdzięczności dla walczących z sowiecką okupacją za krew przelaną w obronie ojczyzny, za świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej, a także przywiązania do narodowych tradycji. Czcimy dzisiaj pamięć, czyny i zasługi organizacji patriotycznych, które po zakończeniu II wojny światowej stanęły do nierównej walki o suwerenną, wolną i niepodległą Polskę. Oddajemy hołd poległym i pomordowanym bohaterom oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji niepodległościowych. Składamy im należny hołd jako bohaterom wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Pamiętając, że także mieszkańcy naszego miasta i ziemi chrubieszowskiej z bronią w ręku
przeciwstawiali się siłą narzuconemu ustrojowi. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz uznania dla wielu społeczności lokalnych, których patriotyzm i stała gotowość ponoszenia ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. Władze komunistyczne przez długie lata prześladowały niezłomnych za ich patriotyczną postawę. Warto dzisiaj przypomnieć, że to na naszej lubelskiej ziemi zginął ostatni członek ruchu oporu, żołnierz oddziału WIN, kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka, sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, zabity w obławie ZOMO pod Piaskami 21 października 1963 roku. Bohaterscy żołnierze drugiej konspiracji jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z sowieckim okupantem i narzuconym przez niego siłą reżimem komunistycznym. Za swój patriotyzm i wierność ideałom płacili często cenę najwyższą, składając na ołtarzu ojczyzny ofiarę swojego życia. Nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne lata żyli z piętnem bandytów i faszystów, nadanym im przez komunistyczną propagandę. Dzisiaj w wolnej Polsce, którą zawdzięczamy ich bohaterskiej walce, możemy oddać im należny hołd i wyrazić naszą wdzięczność i najgłębszy szacunek. Wieczna pamięć i cześć. Chwała żołnierzom niezłomnym. Proszę o modlitwę za żołnierzy wyklętych, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, ojca Wiktoryna Krysę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, wiemy, że Chrystus Pan płakał nad Jerozolimą, miastem swej ziemskiej ojczyzny, gdy temu miastu groziło niebezpieczeństwo. W ten sposób otrzymaliśmy od Syna Twego przykład miłowania naszej ojczyzny. Przykładem Syna Twego wsparci prosimy Cię, Boże, obdarz naszą ojczyznę swoim błogosławieństwem, otocz ją swoją opieką, a tym, którzy oddali życie w jej obronie, otwórz bramy nieba. Prosimy Cię o głęboką miłość wszystkich Polaków do swojej ojczyzny. Prosimy o pokój i zgodę w narodzie naszym. Niech wszyscy czują się w swoim kraju bezpiecznie i niech tu znajdują swój dom. Prosimy o takich kierowników życia społecznego i politycznego, by nigdy nie zostały naruszane odwieczne Twoje prawa, by wiara zawsze mogła być swobodnie głoszona, by wszyscy w prawdzie i radości mogli twórczo i sensownie pracować dla dobra swojej ojczyzny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę o odczytanie apelu pamięci porucznika Magdalenę Kwaśniak. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi chrubieszowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Chrubieszowskiej 1939-1945 na Deptaku Miejskim w Chrubieszowie, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym, bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi.
Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów polskiego państwa podziemnego, a wśród nich generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance i generała Augusta Emila Fieldorfa, Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do was wołam, żołnierzy walczący w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji NIE, delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz w innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy czwartego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Pułkownika Mieczysława Kawalca, pseudonim Stanisławski, podpułkownika Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra, majora Józefa Rzepkę, pseudonim Znicz, majora Józefa Batorego, pseudonim Argus oraz kapitana Karola Chmiela, pseudonim Grom. Stańcie do apelu! Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, a wśród nich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Wzywam poległych i zamordowanych żołnierzy wyklętych Okręgu Lubelskiego, komendanta generała Kazimierza Tumitajskiego, pseudonim Marcin, aresztowanego przez NKWD w siedzibie Komendy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej w Lublinie i uduszonego 4 lipca 1947 roku w sowieckim łagrze w Skopinie oraz dowódcę 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej, ostatniego komendanta Inspektoratu Zamojskiego, majora Stanisława Prusa, pseudonim Adam. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych w ubeckich kazamatach oraz poległych w obławach i pacyfikacjach. Stańcie do apelu! Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i Ojczyźnie zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchową żołnierzom wyklętym, niezłomnym. Wołam druhny i druhów, najmłodszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie do apelu!
przywołuję rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę w wolnej ojczyźnie. Wzywam wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o żołnierzach wyklętych nie uległa zatarciu. Wzywam wszystkich, którzy mimo upokorzeń i represji nie wahali się utrwalać tradycji niepodległościowej i przekazywać jej kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu. Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych, niezłomnych, poległych w walce za ojczyznę i o wszystkich rodakach zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich ofiara da wam, młodemu pokoleniu Polaków, siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę. Chwała bohaterom! Na cześć żołnierzy niezłomnych, salwa honorowa! Teraz będzie miało miejsce złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Chrubieszowskiej 1939-1945. Jako pierwsza składa delegacja władz miasta Chrubieszowa pani Marta Majewska, burmistrz miasta, zastępca burmistrza miasta pan Paweł Wojciechowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej pani Anna Naja w towarzystwie w asyście Straży Miejskiej. Kwiaty składa delegacja starostwa powiatowego w Chrubieszowie w osobach Aneta Karpiuk, starosta chrubieszowski, pan Marek Kata, wicestarosta chrubieszowski. Kwiaty składa delegacja gminy miejskiej Chrubieszów w osobach Artur Orłowski, inspektor do spraw prowadzenia archiwum zakładowego, pan Marcin Nadulski, referent do spraw obrony, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa informacji. Kwiaty składa delegacja 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w osobach pułkownik Jakub Garbowski, dowódca 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ksiądz prałat podpułkownik Andrzej Puzon, kapelan 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, starszy chorąży sztabowy Andrzej Młynarczuk, starszy podoficer dowództwa pułku. Kwiaty składa delegacja służb mundurowych w osobach
starszy kapitan Tomasz Zwolak, zastępca komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, major Tomasz Buczek, zastępca dyrektora zakładu karnego, podpułkownik Straży Granicznej Dariusz Łopocki, komendant placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Kwiaty składa poczet sztabowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Hrubieszów, prezes koła Kamila Maślanka, wiceprezes Leokadia Owsik. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wołyński, środowisko 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie. Grażyna Mirska, prezes środowiska, Bogdan Tomczyk, członek zarządu. Kwiaty składają Piotr Metelski, kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pan Michał Żur, zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie. Kwiaty składa delegacja Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego w osobach Emilia Feliksiak, prezes towarzystwa, Henryk Lebiedowicz, wiceprezes. Kwiaty składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Kwiaty składa delegacja młodzieży ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Kwiaty składa delegacja młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Hrubieszowie w osobie dyrektora pani Marzanny Bednarczuk. Kwiaty składa delegacja zespołu szkół nr 1. Kwiaty składa delegacja młodzieży z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Kwiaty składa delegacja zespołu szkół nr 3 imienia Tadeusza Kościuszki.
Dowódca pododdziału honorowego, proszę odprowadzić wojskową asystę honorową. Zapraszam Państwa na godzinę 10 do Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w jej obronie. Zapraszam teraz do wysłuchania występu zespołu Lechici na 19. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, Hrubieszów 2014. Podajmy sobie ręce dwie na znak pokoju, cieszmy się, bo tak powiedział nasz Stworzyciel świata. Bóg stworzył nas, by chwałę grać i miłość swą dał wszystkim nam, a my ją wyśpiewajmy.
Zdjęcia.
drodze burz i śnieg, i deszcz, to znamy już. Róża czerwono-biało kwitnie bez, chociaż bracie pod skrucho jest. Kiedyś odłożysz broń brudną, obmyjesz dłoń, wspomnisz, jak drogą żołnierze bez lęku szli, i zanucisz znów tę pieśń. Zespół Lechici. Pod kierownictwem pana Leszka Opały.